Teatr Radia dla Ciebie zaprasza. Adam Mickiewicz. Ballady i romanse. Narratorem jest Franceski, więc najbardziej wymienia się pan z nim głosowo. Wspaniale. Państwo jeszcze z Piotrem nie nagrali? Nie, on będzie pana słuchał. Właśnie, bo w jakim rytmie? Bo ja myślę, że Piotrek będzie troszkę wolniejszy. Ale on musi się dostosować do panu. Tak, on będzie wolniejszy, tak. Już. Żołnierzowi, co grał z ucha, wszystkich łaje i potrąca, świsnął szablą koło ucha. Już z żołnierza masz zająca. A, Twardowski, witam, bracie. Tu mówiąc, bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Więc zaczęlibyśmy od zbrodnia to niesłychana do zasiewając tak śpiewa. Te pierwsze raz, dwa, trzy, cztery, sześć wersów też. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. Jesteśmy tu pod tak, dwa. To dwa przeczytał. To weźmy albo jego, albo zobaczymy. No. Na razie mamy też tą wersję Oskara. Łzami zalał oko i drżące załamał dłonie. Czyli on już mówi, kobieto, nadal nic nie rozumiesz. Więc już jakby odejdź ode mnie i idź, znajdź sobie tego męża, jakby ja ci więcej nie pomogę. Dobrze. Idź, zginął od roku, ja go wskrzeszę, dziś jeszcze. Idź za mąż, póki pora, nie lękaj się upiora. Martwy się nie ocuci. I tu jest bardzo ważne to zdanie, nie masz zbrodni bez kary, no bo to jest ta mądrość ludowa, którą Mickiewicz nam tutaj daje. Nie masz zbrodni bez kary, lecz jeśli szczera skrucha, zbrodniarzów Pan Bóg słucha. Kur się odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój, Jasieńku! Ja nieszczęśliwa! Ale chodzi o to, że to, a kto dziewczyna? To jest pytanie tego młodzieńca, który cały czas nie wie, kim była ta kobieta. Dobra. Prawda? Duża niewiadoma. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzieniec? Strzelcem mego w morze. A kto dziewczyna? To przeklęty będzie, kto się nie dobije, to jest rodzaj rozkazu. Przeklęty będzie, kto się nie dobije. Broniłam, lecz próżny opór. Klęczą na progach, wyciągają szyję, a drugie przynoszą topór. Gotowa zbrodnia. Ach, któż da piersi dzieciątku? Ach, gdzie ty, Krysiu? Ach, gdzie ty? Drodzy do łosy. Do łosy, dobra. No nie da się tego lepiej zrobić. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, Katarzyna Dąbrowska, Andrzej Ferenc, Piotr Franczewski, Jarosław Gajewski, Oskar Hamerski, Dorota Landowska, Sławomira Łozińska, Zuzanna Sapożnikow, Andrzej Seweryn, Krzysztof Szczepaniak, Henryk Talar oraz Michał Sławecki i Krzysztof Cugowski. Muzyka Maria Pomianowska. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Koncepcja artystyczna, adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska.